Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie, gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: skąd to u niego i co za mądrość, która mu jest dana i takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo pańskie. Wędrujemy z panem Jezusem. Wczoraj pan Jezus wrócił z pogańskiego miasta czy państwa Gerazeńczyków. Wczoraj spotkał się. Z wiarą kobiety, która liczyła na dotknięcie płaszcza Jezusa, tak jakby od tyłu chciała zajść, aby się dotknąć, tak jak Mojżesz od tyłu widział Boga, tak chciała dotknąć tej mocy Bożej, tego płaszcza liaszowego. Był też przełożony synagogi, któremu umierała i umarła córka. Pan Jezus mu przypomniał, że jednak wszystko jest możliwe: tylko wiesz nie bój się tylko wiesz. I pan Jezus powraca do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu, i tu spotyka się z niedowierzaniem. Ze zdziwieniem. Jego zdziwienie będzie efektem zdziwienia tych, którzy go znali, choć nie do końca go znali. Im się wydawało, że go znają. I kiedy zobaczyli, że po 30 latach życia w ukryciu, w Nazarecie. Gdzie Pan Jezus żył jak zwykły człowiek, nie uzdrawiał, nie czynił żadnych znaków, cudów, nie nauczał. Nagle po 30 latach, kiedy zostaje ochrzczony, kiedy idzie na pustynię, 40 dni i 40 nocy walczy, przygotowując się do tej działalności publicznej, później wychodzi i głosi. Jan Chrzciciel jest uwięziony, a On naucza z mocą, naucza Potwierdzane są jego słowa znakami, cudami, wyrzucaniem złych duchów, uzdrowieniami. I przychodzi do swojego rodzinnego miasta i spotyka się z lekceważeniem. Tylko w swoim domu, w swojej ojczyźnie może być prorok tak lekceważony. Nazaret może być też dla nas pewnym obrazem, na przykład naszego kościoła. Kościoła katolickiego. Czyż Pan Jezus nie jest przez Eucharystię, przez mszę świętą w jakiś sposób naszym krewnym? My nie jesteśmy Jego krewnymi przez chrzest? Otóż tak. Jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy Jego krewnymi. Kiedy przychodzimy do kościoła, Pan Jezus jest w swoim domu. To jest Jego dom. To jest Jego ojczyzna. I co się dzieje? Możemy się zachwycać. Zachwycać się mądrością Ewangelii, możemy się zachwycać znakami, cudami, na różnych mszach świętych, z modlitwą o uzdrowienie, możemy się zachwycać. Ale co z tego zachwytu wychodzi, z tego zdziwienia? Czy rzeczywiście wiara żywa, wiara, która zamienia się w konkretne decyzje, wiara, która ma siłę odrzucać pokusy, wiara, która jest świadectwem pod prąd, w świecie, który próbuje zgasić wiarę, czy my rzeczywiście przyznajemy się do Chrystusa, do Jego prawdy, Rocco Butilione został zdymisjonowany tylko dlatego, nie mógł być komisarzem w Unii Europejskiej, dlatego, że powiedział, iż jego przekonania są zgodne z nauczaniem katechizmu Kościoła katolickiego na temat. Homoseksualizmu miał odwagę przyznać się do Chrystusa i do jego kościoła, i do jego nauczania. Czy my mamy taką odwagę? Czy my chodząc na Mrze Święte, przychodząc do Chrystusa, podziwiając go, zastanawiając się skąd ta mądrość, co to za mądrość, czy my mamy potem przełożenie na nasze konkretne wybory, nasze czyny? Zauważmy, że żyjemy w czasach, gdzie szczególnie Pan Jezus w Kościele katolickim może być zlekceważony. I może być zlekceważony na mszy świętej, przez brak szacunku do Najświętszego Sakramentu, czyli do ciała Pana Jezusa. Może być zlekceważony tym, że człowiek nie do końca się wyspowiada, ukryje jakiś grzech. I te, wtedy, jeżeli jest to celowe, świadome i dobrowolne, ma wtedy spowiedź świętokradzką. Kiedy idzie do Komunii Świętej, przyjmuje Komunię Świętą Grzechu Ciężkim, czyli Komunię Świętą Świętokradzką. Czy to nie jest lekceważenie? Czy Pan Jezus może wtedy takiego człowieka uzdrawiać? Czy może człowiek być po stronie Chrystusa, kiedy idzie na kompromis? I za cenę w cudzysłowie świętego, bo to nie jest wcale święty, to jest diabelski spokój. Za ten cel, żeby nic nie groziło, nie przyznaje się do Chrystusa. Nie przyznaje się do prawdy objawionej. Nie stoję po stronie prawdy. Czasem jest taka pokusa, czy to nam się opłaca? Czy będzie. W przyszłości to dobrze dla nas, że my się będziemy przyznawać do prawdy, może lepiej prawdę pominąć. Pan Jezus powiedział sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. Kiedy nie przyznajemy się do prawdy, jesteśmy milczący, to popełniamy grzech obojętności. Kiedy robimy rachunek sumienia, oprócz grzechów myślą, mową, uczynkiem, są jeszcze grzechy zaniedbania. Mogłem coś uczynić dobrego. Mogłem stanąć po stronie Chrystusa, ale się wycofałem, nic nie zrobiłem. Pan Jezus chce nas przemieniać. Chce, żebyśmy poszli za Nim go naśladowali. A jednak w nazarecie spotkał się z odrzuceniem. W Ewangelii Świętego Łukasza możemy przeczytać, że to odrzucenie miało nawet formę. Zrzucania ze skały. Oczywiście Pan Jezus powiedział, że to nie jeszcze Jego godzina miał moc. Objawił tę moc przez to, że przeszedł między nimi i nic nie mogli mu złego uczynić, bo miał taką moc nad wolą ludzką. Dzisiaj Pan Jezus oczekuje od nas, żeby nasza wola się otworzyła na Niego, abyśmy się zdali na Jego prowadzenie, bo wiara to Zawierzenie, zaufanie. Jest wiara, którą wierzymy, i wiara, w którą wierzymy, czyli treść wiary. Często tak ogólnie mówimy, trochę po protestancku, że chodzi o to, żeby ufać Jezusowi, zawierzyć, bo to Pan Jezus jest naszym przyjacielem, jest naszym Panem i królem. I ważne jest, żeby usłyszeć to, co do nas mówi. Jan Paweł II był często podziwiany, śpiewano na niego cześć, jak odjeżdżał, to wołano, zostań z nami. Całe tłumy szły, podziwiali go, przyjeżdżał do swojej ojczyzny. Ale czasem, kiedy przychodziło co do czego, kiedy mówił, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości, to ten sam naród później głosował na tych, którzy byli za zabijaniem tych dzieci. Jesteśmy w tej chwili narodem w Europie, który zajmuje ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o dzietność. I nawet to 500 plus niewiele pomaga, bo już jesteśmy w takim kryzysie. Dlaczego nie słuchaliśmy proroka przez słowa, przez osobę Jana Pawła II przemawiał Chrystus? I Chrystus, który mówił o Polsce, Polskę szczególnie umiłowałem i do świętej Faustyny przypominał, że. Że jeżeli będzie mi wierna, to ją wyniosę. Czy rzeczywiście jesteśmy wierni? Czas próby polskich sumień trwa. Tak mówił święty Jan Paweł II w skoczowie. Czy przejdziemy pozytywnie tę próbę, czy będziemy ją lekceważyć? To wszystko zależy od nas. Pan Jezus liczy na nas. Jest pewna nadzieja. Kilka osób uwierzyło w Niego. Nałożył na nich ręce i uzdrowił. Chciejmy być taką resztą, taką częścią, która przyjmie nauczanie Chrystusa, przyjmie Jego Słowo i pójdzie za Nim, aby Go naśladować, bez względu na zyski na ziemi. Może wręcz przeciwnie, pomimo różnych strat, pomimo różnych przeciwności, to jednak a droga, którą wyznacza Chrystus, jest bezpieczna i doprowadzi nas do nieba, do zjednoczenia z Bogiem na zawsze. I na tej drodze niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, strzeże, a Najświętsza Maria Panna, niech też nas uczy, bo pewnie też przykro jej było, kiedy widziała, jak jej syna Jezusa Chrystusa w domu rodzinnym. Inni bardzo traktują bez szacunku lekceważąco. Nie chciejmy być w gronie tych krewnych, którzy tak traktują naszego Pana i Mistrza Króla Wszechświata. Niech tym wszystkim będzie jednak uwielbiony Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.